Ty. To już październik? O, to nareszcie! Mój ulubiony miesiąc! Halloween! A dzisiaj coś bardziej specjalnego, bo... No była ankietka taka mikro na Insta, zapraszam zresztą. No i wiecie co wygrało? Rob Zombie! To już październik? O, to nareszcie! Mój ulubiony miesiąc! Halloween! A dzisiaj coś bardziej specjalnego, bo... No była ankietka taka mikro na Insta, zapraszam zresztą. No i wiecie co wygrało? Rob Zombie! Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads. Zaczynamy oczywiście od instrumentalu o nazwie Call of the Zombie, który akurat zaczyna się bardzo klimatycznie. Mamy oczywiście bardziej horrorową stylistykę, co faktycznie zdefiniowało Roba Zombiego. Oczywiście mamy małą dziewczynkę, która gada. No i wszystko to prowadzi do kolejnego utworu. By płynnie oczywiście przejść do utworu Super Beast. Tak, czyli bardzo potężnego i zarazem mojego faworyta. Tego utworu o tym właśnie, jak to nie jest super bestią. Utwór sam sobie bardzo klimatyczny. Nie ma co ukrywać, naprawdę dobrze też wyprodukowany, gitary szaleją, ale jest jeszcze jeden utwór, który chyba jest już w pewnych kręgach bardzo kultowy. Trochę coś z cyklu Gimby nie znają Dracula, czyli utwór, który jest najpopularniejszy z całej płycie. I tak jest dość bardzo klimatyczny, no i momentami rozkręca się bardzo ze względu na bardziej jego dyskotekową formułę. No oprócz gitar mamy tu nieco bardziej elementy, które nadają się wręcz do tańca, wręcz idealne na noc halloweenową. Równie klimatyczne jest Living Dead Girl, który zaczyna się oczywiście od audycji radiowej, aby nadać odpowiedniego klimatu. Potem znowu mamy nieco bardziej taneczne rzeczy. Oczywiście z lekkim, no, sznytem takiego Bliskiego Wschodu. No wiecie, coś w rodzaju mumii czy innych istot, w których można zauważyć na przykład w książeczce. Tam był wilkołak, munia, duchy i wiele, wiele innych rzeczy. No, więc sama piosenka naprawdę jest równie obiecująca. Po nieco bardziej tanecznych utworach przechodzimy do kolejnego instrumentalu, który jest nieco bardziej krypny i bardziej przypomina teorie spiskowe. Mowa tu oczywiście o Premonition 99, który akurat ma zupełnie inny klimacik i inaczej się tego słucha. Jest to mocno krypne i dużo bardziej spokojniejsze względem poprzedników. Po nieco bardziej
skrypnym, no i niepokojącym klimacie konspiracji przechodzimy do dużo bardziej mocniejszego go demolit phenomenal. Nie mylić z paranoidem, chodzi o demoninolit, który jest naprawdę przepotężnym bangerem. Szybkim i naprawdę konkretnym. Spock Show Baby, który z ciężkiego klimatu przechodzi na nieco bardziej orientalny, niczym z Bliskiego Wschodu, tam starożytnego Egiptu czy innego Izraela. Oczywiście nie brakuje tu nieco mocniejszych uderzeń, jednak ten utwór jest dużo bardziej spokojniejszy i bardziej orientalny niż taki niepokojący czy też straszny. How to make a monster, czyli kolejny instrumental na tej płycie, który tym razem wraca trochę do nieco bardziej przerażających i krypnych klimacików. Tutaj warto zaznaczyć, że pojawia się nasz zombie z nieco bardziej przygaszonym głosem, raczej to spowodowane bardziej efektami, które mają bardziej upodobnić do małego pomieszczenia. Jakby śpiewał w takim małym pomieszczeniu, albo gdzieś w radiu tam gadał. Meet the Creeper wraca oczywiście do nieco bardziej tanecznego, ale jednak z bardziej bangerowym klimacikiem, czyli nieco mocniejszym uderzeniem. Nim sprawiając, że utwór jest naprawdę bardzo fajny, jest to jeden z tych moich faworytków, które naprawdę dobrze są do tańca, jak i do headbangingu, czyli wiecie, takiego poruszania, potrząsania energicznie głową. The Ballad of the Resurrection Joe and Rosa Hall. To utwór, który jest tutaj ponownie wolniejszy, jednakże właśnie momentami robi się łomot, bo tutaj co jakiś czas mamy refreny, które są dużo mocniejsze, a zwrotki takie bardziej spokojniejsze, nieco bardziej balladowe, jak sama nazwa wskazuje. Czy do What Looks on Channel X bardziej pasuje piekło, czy może bardziej sławetna już zielona poświata? Wiecie, tak bardziej w tych konspiracyjnych temacikach jest to najdłuższy instrumental, potrwający 2,5 do 2,30 sekund, jak wiecie, o co chodzi, 2 minuty z hakiem, to wiadomo, który ma troszkę w sobie charakterną konspirację. Choć wrócimy trochę do piekła, bo to trochę wygląda, jakbym zaczęła jakąś konspirację, jakiś homo nie wiadomo wierzyć w jakieś głupoty, bądź pańsku. A sam utwór naprawdę klimatyczny, tam oczywiście pojawia się jakiś redaktor chyba prosto z telewizora, no i oczywiście trochę przebrzmiewa Rob Zombie, momentami metrytyka jest oczywiście różnorodna. Przed ostatnim utworem z Return of the Phantom Stranger, czyli utwór, który utrzymuje bardziej straszny klimat z jednoczesną lekką tajemniczością, co sprawia, że całość naprawdę
jest klimatyczna. Dodajmy fakt, że sam utwór jest dużo wolniejszy względem poprzednika, nie ma jakichś super mocnych uderzeń, dzięki czemu ta cała tajemniczość utrzymuje się przez cały czas trwania utworu. Ostatnim utworem, no jak zaczęliśmy od instrumentalu, tak na instrumentalu skończymy, czyli The Beginning of the End, który nie dość, że jest straszny, to momentami też uncanny, czyli taki, wiecie, niezręczny, wręcz troszkę idealny do tych memów z panem i nie ma mocy, stający się coraz to bardziej niepokojący. No cóż. Jest to jak do tej pory najbardziej krypny utwór z całości. No i podsumowując, o czym nasz Hellbilly Deluxe oferuje dość dużo strasznego kontentu. I fakt, jest on trochę przeplatany wspomnianymi instrumentalami, które oczywiście się nie burzą jakoś specjalnie pierwotnej płyty, a wręcz nadawają odpowiedniego tempa. No i ta płyta trochę zdefiniowała Roba Zombie, bo w następnej recenzji przyjrzymy się jeszcze innej płycie wydanej w 2001 roku. Nie będę jej spoilerować, ale tak jak wspomniałem wcześniej, będzie tu też chronologia pewna, czyli od najstarszej płyty do najnowszej, tak jak to było w przypadku Behemota, więc chronologiczność wydawnicza będzie tu zachowana. Oczywiście, prócz naszego Roba Zombiego, będą jeszcze streamy na Twitch z malowania figurek jak do Zombicide'a Czarnej Plagi lub czasem pogrywanie w jakieś straszne gierki. No i serię zagrajmy w między innymi z Days Gone, Dying Light, czy może nawet i Metal Helsinger. Więc no, będzie naprawdę się dużo działo. Ja oczywiście naszego Billiego z piekła zostaną z 9,5 na 10. Warto spróbować tego i rozmaicić każdą imprezę halloweenową. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.